kiedy bliscy przesyłają Ci pieniądze, my wiemy, że przesyłają coś znacznie cenniejszego. Dlatego miliony ludzi na całym świecie zaufały Western Union. Western Union zbliża ludzi, zwiększa możliwości. Zespół Dolinianka, kapela Wnukowie Kresowi, Białe Gołąbki, Polesia Czar, Kraj Rodzinny, kapela Wileńska, zespół Wileńszczyzna to tylko niektórzy z gości. We wtorek zapraszamy do Mrągowa nad Jezioro Czos na Festiwal Kultury Kresowej. Już po raz 12 do Mrągowa przyjechali Polacy z Litwy, Ukrainy i Białorusi. Otworzyliśmy szeroko drzwi naszego kresowego domu, bo tytuł tego koncertu w tym roku brzmiał Witajcie w Kresowym Domu. I chcemy zaprosić Państwa poprzez ten koncert do naszych domów, polskich domów, które mają tradycje kresowe. Tam na Kresach tę polskość ceni się w sposób szczególny i przechowuje się właśnie w naszych polskich domach. To Wilno, znany z tych wili i fal. Wilno, gdzie co dzień koncert bal. Wilno, kochane Wilno, gdzie humor skrzy są krzyże trzy. Taki polski, kresowy dom to przede wszystkim znakomite jedzenie. Gościnny dom, w którym zawsze można było coś dobrego zjeść. I dlatego na scenie po raz pierwszy gotowaliśmy pierogi, cepeliny, kartacze. Nie zabrakło też czarnej polewki, o której pisał Adam Mickiewicz. Opowiadał o tym wszystkim sam Grzegorz Rusak jako szlachcic i znawca polskiej, w tym także kresowej kuchni. Ale dom to nie tylko kuchnia, dom to także pamiątki rodzinne. Obrazy, książki, modlitewniki, obrusy, zastawa na stole, świecznik, a także posag Panny Młodej. Wszystko to przyjechało do Mrągowa, przechowywane jak relikwie. I o tym właśnie rozmawialiśmy podczas koncertu. Przy okazji oczywiście tańcząc i śpiewając. Obchodziliśmy w tym roku 25-lecie zespołu Wileńszczyzna, prowadzonego przez Jana Mincewicza, który jak Oskar Kolberg zbiera wszystko, co polskie. Po to, by pamiętać, po to, by nigdy o tym nie zapomnieć. A więc zapraszamy Was do naszego kresowego domu. Tam, na Kresach, w polskich domach i tu, w Mrągowie, w Polsce. Dwunasty Festiwal Kultury Kresowej. Część pierwsza, wtorek 15.15, środa 3. Część druga, wtorek 18.05, środa 4.20. Kołczewo, niewielka miejscowość w północno-zachodniej Polsce na wyspie Wolin w okolicach znanego kurortu Międzyzdroje. To od lat mekka całej Polonii kochającej grać w golfa. Z myślą o Polakach rozsianych po całym świecie postanowiono organizować na miejscowym polu Amber turniej Polonia Cup. I to był strzał w dziesiątkę. Część naszych rodaków układanie kalendarza swoich startów rozpoczyna właśnie od zapisania sierpniowego terminu w Polsce, bo tu po prostu trzeba być. To jest już mój 11 raz i oczywiście byłem od pierwszego turnieju gram. Przyjeżdżam z sentymentu. Właśnie przed samym wyjazdem dzwoniłem do Małgosi, mówiłem do organizatorki tego turnieju. Sentymentu do Polski czy do golfa? Sentymentu i do Polski, i do golfa. Kiedyś grałem bardzo dobrze, potem była kontuzja, poważna kontuzja, miałem operację kręgosłupa, także to była historia, która mnie wyłączyła ze sportu przez bardzo długi okres czasu. No w tej chwili wracam. Wracam, nie mam możliwości treningu tak jak miałem kiedyś, bo należałem kiedyś do klubu golfowego bardzo dobrego, gdzie mogłem sobie trenować codziennie praktycznie. Teraz tych możliwości nie mam, ale ponieważ to jest tak cudowny sport i tak sympatyczny i takie miłe towarzystwo się człowiek spotyka w czasie tej gry, że właściwie trudno zapomnieć o tym sporcie. Ciągle się do niego wraca. Ciągle człowiek jeszcze czuje się, że jest młody i jeszcze by chciał takie dobre wyniki robić, jak to było kiedyś.
Dla polonusów to jedna z niewielu okazji, by spotkać się i wspólnie, przechodząc pole, wymienić się doświadczeniami z własnego podwórka szwedzkiego, austriackiego, niemieckiego, czeskiego, amerykańskiego, kanadyjskiego czy australijskiego. Bo właśnie golfistów z tych państw gościliśmy przez 3 dni w Kołczewie. Są też inne powody, dla których zawodnicy przyjeżdżają nie tylko do Kołczewa, ale w ogóle do Polski. Bardzo tęsknię za polskim jedzeniem, za tym, że polski food jest taki inny, jest naturalnie stworzony, jakoś jest inaczej smakuje. Inaczej smakuje, naprawdę to jest niesamowite. Zamierzam wziąć tam kilo ziemniaków do Stanów, żeby żonie pokazać, jakie są dobre tu ziemniaki. Jakie są słoiki bigosu. A bigosu nie, moja żona robi bardzo dobry bigos. A propos, bigos można zrobić ze wszystkiego. Poza tym bigos najlepszy jest wtedy, jeżeli jest wszystko w tym bigosie. Ale ziemniaki, kotlety, mięso, to są produkty, które są niepowtarzalne. W Stanach tego nie można znaleźć. Tam jest wszystko robione jakoś tak za szybko, na jakichś chemicznych paszach. Nie wiem, ale nie jest tak smaczne jak tu. Czas wracać do Polski. No czas wracać do Polski, ale to myślę, że jeszcze potrwa może 10, 15, 20 lat. Na pewno kiedyś wrócę z rodziną, bo Polska jest pięknym krajem. Pięknym krajem. W tym roku nie mam okazji specjalnie zwiedzać Polski. Natomiast w zeszłym roku przejechałem przez Kraków, przez Warszawę, tutaj przez Świnoujście, przez Międzyzdroje. Zawodziliśmy też pod Gdańskiem pole golfowe, takżeśmy samochodem przyjechali około 2000 km. Zwiedziliśmy trochę Polski, trochę żeśmy pograli i naprawdę warto tu przyjechać. Zapraszam wszystkich serdecznie zwiedzać Polskę, grać w golfa, robić wszystko. Po tych kulinarno-turystycznych wycieczkach przejdźmy do samych zawodów. Rok temu najlepszy w Kołczewie był Mateusz Jędrzejczyk, osiągając znakomity wynik 205 uderzeń po 3 rundach, a więc minus 11. W tym roku na starcie stanęło 190 zawodników i zawodniczek. W pierwszym dniu zawodów żadnemu z zawodników nie udało się zejść poniżej par pola, czyli 72 uderzeń. Najlepiej radził sobie Jacek Persson, uzyskując wynik plus 2. O jedno uderzenie gorsi byli Michał Kasprowicz, Piotr Robełek, Grzegorz Gawroński i Tiffany Hood, która do Polski przyjechała z Florydy i, co tu dużo mówić, za kilka lat ma szansę być najlepszą zawodniczką na świecie. Przynajmniej taką karierę wróżą jej ci, którzy śledzą przebieg jej golfowych poczynań. Drugi dzień przewrócił klasyfikację do góry nogami. Kapitalnie zagrał Łukasz Wilk, uzyskując wynik 70 uderzeń, 2 poniżej par i awansował na pozycję lidera. Tuż za nim z jednym uderzeniem straty byli Tiffany Hood i Michał Kasprowicz. O wszystkim miał zdecydować ostatni dzień, a szanse na zwycięstwo miało co najmniej 9 zawodników. W ostatnim flajcie na pole wyruszyli druga po 2 dniach Tiffany Hood z 1 punktem straty do lidera, Michał Kasprowicz ex aequo na drugiej pozycji, Łukasz Wilk lider po piątkowej rywalizacji oraz Team Highland. I jesteśmy już na dołku numer 14. To teoretycznie dołek najłatwiejszy z handicapem 18. Par tego dołka wynosi 3. Mężczyźni uderzają z żółtego tee, 109 metrów do greenu. Kobiety z czerwonego 97 metrów. Przed chwilą uderzenie pierwsze Michała Kasprowicza, a to Łukasz Wilk. Tutaj piłkę należy zagrać wysoko, ale trzeba też zwrócić uwagę po lewej stronie niebezpieczeństwo w postaci wysokiego drzewa, lekko rozpościerającego się nad greenem. Z kolei po prawej stronie 2 niebezpieczne bunkry, no i nie wolno tam się zakopać. Timothy Highland w swoim pierwszym uderzeniu, no i na krawędzi greenu. Także kilka metrów za chorągiewką Team Highland próbuje wbić się na green, no i znów zabrakło dosłownie odrobinę szczęścia, aby piłka od razu wylądowała w dołku.
Łukasz Wilk. Kolejne uderzenie, ale znów nie najlepsze. Trzeba przyznać, że po tym piątkowym, rewelacyjnym występie Łukasza w sobotę nie szło mu najlepiej. No i znów podobny błąd jak na 14 wykonaniu Tiffany Chudy. No i to samo powtarza Michał Kasprowicz. Znów nie najlepsze rozpoznanie greenu. Piłka w efekcie skręca tuż przed dołkiem, podobnie jak w wykonaniu Łukasza Wilka. Lekko poddenerwowany zawodnik, ale kończy 15 dołek. No i jeszcze pozostała Tiffany Chudy. To niewątpliwie gwiazda zawodów w Kołczewie. W tej chwili jedna z najlepszych Amerykanek wśród amatorek. Przenosimy się na dołek numer 16, obszar T, położony bardzo wysoko w stosunku do greenu. Jako pierwszy rozpoczyna, mający przywilej z poprzedniego dołka, zwycięzca Michał Kasprowicz. Bardzo dobre to było uderzenie, prawie trafiające na green. Jako drugi swoich sił próbował Łukasz. Ausgabe, die ganze Bandbreite der